Cześć, witajcie. Dziś mamy piękny, słoneczny dzień, jak widzicie. Będzie dobrze widać, jaki mój samochód jest brudny. To już jest po prostu katastrofa. Nie idzie tego na razie umyć. Jest plus 4. Człowiek żółtego światła zakręca. Słuchajcie, piękny dzień, energia jest. Jest super, jest świetnie, jest rewelacyjnie. Zobaczcie, nic nie widać. No może mi się uda gdzieś jeszcze dziś podjechać, ale jest sobota i wątpię, po prostu wątpię, bo na pewno kolejka do myjni tam jest i to dość długa, także no nie wiem, nie chce mi się po prostu czekać, no ale przyjdzie taki dzień, że trzeba będzie się umyć. Co chciałam powiedzieć, subskrybujcie od razu mój kanał, bo to jest bardzo ważne i ważna rzecz, dzwoneczek. Kliknijcie dzwoneczek, żeby wszystko Wam się wyświetlało. I taka mała wiadomość dla osób z Islandii, może i też nie z Islandii. Ja nagrywam dla Was filmy. Dziękuję. Podoba mi się, że mnie subskrybujecie. Bardzo mnie to cieszy, naprawdę. Jest fantastycznie. Każda nowa osoba powoduje uśmiech na mojej buzi. Ale jedna jest rzecz. Proszę nie piszcie do mnie na prywatny Facebook, bo... No właśnie, tak jak mówię, prywatny, osobisty, mój własny, dla mnie. Ostatnia rzecz, z którą Wami się nie dzielę, gdzie mam swoich prywatnych znajomych sprzed 20, 30 nawet lat. Nie mam dużo znajomych na tym Facebooku, bo mi nie zależy na tym Facebooku, żeby to byli wszyscy. Mi zależy, żeby to była najbliższe otoczenie moje, rodzina, czy właśnie bardzo bliscy znajomi. I ja tam nikogo nie dodaję do Facebooka. Macie od tego fanpage'a, strona na Facebooku, Wenus Północy, możecie to polajkować. Tam też sobie zróbcie, żeby Wam się wszystko wyświetlało. Tam też możecie do mnie napisać, jeśli macie rzecz jakąś taką specjalną, że chcecie napisać. Ale pamiętajcie o jednym, ja Was proszę, już któryś teraz filmik z rzędu, proszę, komentujcie mi pod filmem. Komentujcie mi pod filmem, kochani, bo tutaj zrobiłam filmy 3. Troszeczkę o Islandii i wyobraźcie sobie sytuację, kiedy ja siedzę i mi telefon cały czas brzdąka mój prywatny messenger, bo ktoś mi chce zadać pytanie i za chwilę ta następna osoba też mi chciała tylko zadać pytanie. I co jest śmieszne? Przeważnie są te same pytania, kochani. I żeby nie powtarzać, proszę pod filmem o komentarz, wtedy mi się zrobi tam ileś podobnych pytań, czy znajdziecie już odpowiedź, czy z kimś będziecie mogli porozmawiać. Jest to o wiele lepsza forma dla nas wszystkich, nie tylko dla mnie, dla Was również, żeby zadać mi pytanie. Osobiste bardzo pytanie, ja rozumiem, ktoś napisze do mnie maila, czy ktoś na fanpage'u właśnie może napisać, ale właśnie na tym prywatnym Facebooku to nawet nie próbujcie, dlatego że ja Wam powiem, do mnie tyle ludzi pisze, ja nie mogę się od tego ogarnąć i problem jest tego typu, że to spada i potem ja nawet już nie pamiętam, kto co napisał tydzień temu. I jak ja będę robić następny film, żeby odpowiedzieć na Wasze pytania, ja nie będę siedzieć 2 godziny w moim Facebooku i sprawdzać, bo tam była pani Zosia, a tu była pani Gosia, a tu była pani Basia i pan Marian, rozumiecie, żeby po prostu znaleźć gdzieś daleko, głęboko, jeszcze w rozmowie, na ile, bo to wiadomo, to się nie tylko zada pytanie, to potem chce się dalej rozmawiać. Po prostu ja naprawdę nie jestem w stanie tego ogarnąć w ten sposób. Żeby to wszystko funkcjonowało, ja Was bardzo proszę, pod filmem, tu, na tym właśnie kanale, pod tym filmem, zadawajcie proszę te pytania, które mają dotyczyć na przykład Islandii, bo jest mi o wiele łatwiej w ten sposób nagrać jakiś konkretny film pod jakimś kątem. Po prostu pytania są pod spodem. Dobrze, dziękuję. Mam nadzieję, że nikogo nie wkurzyłam, bo mi nie chodzi o to, żeby kogoś wkurzyć czy komuś złośliwie zrobić. Tylko po prostu bardzo często jest tak, że ktoś ma Facebooka, ma tam swoich znajomych na tym Facebooku, nie zarządza żadną grupą, żadną stroną. Raz sporadycznie na jakiś czas sobie wejdzie. Raz na miesiąc z kimś wymieni rozmowę, gdzieś tam może w ciągu dnia też pisze z rodziną. Słuchajcie, to jest po prostu, ja mam duże grupy na Facebooku, praca na Islandii, sprzedam, oddam, szukam, to też jest moja grupa, gotujemy na Islandii,
część grup po prostu przymknęłam, gdyż na razie one nie działały za dobrze, a pojawiło się bardzo dużo spamu, bardzo dużo alkoholu, bardzo dużo sklepów, nie wiadomo skąd, z Anglii, z Polski, z różnych miejsc. I w tej chwili po prostu jeszcze myślę nad otwarciem grupy z mieszkaniami, ponieważ jest przymknięta, a szczerze mówiąc ja po prostu zapomniałam chwilowo o tej grupie, bo naprawdę trochę tych grup jest. I rozumiecie, po prostu taka osoba, która nie ma, tak sobie nie zrobiła, jak ja sobie zrobiłam z tego powodu, że ja nie pracuję i mam dużo czasu i nie miałam co robić, więc powstały te grupy. Dziś one są moim potencjałem, one są moim hobby dalej, ale po prostu ja muszę wszystko zrobić, żeby mieć dla siebie czas, a od rana do wieczora i jeszcze najlepiej w nocy nie siedzieć w grupach, bo po prostu ja nie mam czasu dla siebie, bo mi co chwilę ktoś zadaje pytanie. Ja wiem, że wy chcecie uzyskać odpowiedź. Ja bym była w takiej samej sytuacji, gdybym ja przyjechała do jakiegoś kraju, nie znała powiedzmy w ogóle żadnego języka oprócz polskiego, nie mogę się nigdzie nic dowiedzieć. Ja to doskonale rozumiem, bo ja to przerobiłam, ja wiem jak jest. I ja chcę wam pomóc, ale wy mi musicie też pomóc, w sensie takim, żebym ja mogła spokojnie, relaksacyjnie, w tym roku i tak jest duży relaks, ja myślałam w ogóle wszystko wyłączyć, wyjechać gdzieś w jakieś góry, gdzieś, gdzie nikogo nie będzie, cisza, spokój, sielanka i o wszystkim zapomnieć, ale powiem wam, że nie, to na dłuższą, Boże, jak to słońce świeci, na dłuższą metę mi to nie zrobi żadnej jakiejś przyjemności czy coś i tak. I ja sobie tu zaparkuję. O, na samym środku, widzicie, bo nie ma miejsca parkingowego, ale to nic, jadę oglądać coś. Tak. No, nagadałam się, wiem. Przepraszam, ale i dziękuję od razu. Proszę o te subskrypcje, o komentarze, o dzwoneczek i o lajki. A teraz zaraz z wami się połączę dalej, jak przymierzę kurtkę. Kurtkę, która jest po prostu już dla takiego zmarzlucha jak ja i jedyna taka, w której ja być może nie zmarznę. Idę mierzyć, idę mierzyć. Pozwiedzałam, pomierzyłam, pooglądałam i nie zdecydowałam, ponieważ nie ma szarego koloru, tak jak myślałam, że najbardziej się na ten szary napaliłam. I zdecydowałam się już prawie na 90%, że jednak będzie to szary. Zrobiłam się na szaro, spóźniłam się, nie ma szarego i raczej nie będzie. Muszę właśnie się dowiedzieć, czy oni będą mieć jeszcze ten szary, czy nie. Ale raczej nie będzie, gdyż chyba to był zeszłoroczny model i na to wygląda, że szary został wyprzedany w sensie starego zamówienia. Poczekajcie, bo ja muszę kamerę sobie poprawić. Tak, że mierzyłam zieloną, czarną i fioletową i wam powiem, z tego mierzenia nie zdecydowałam i powiem wam, co to jest za kurtka. Może tak, jest to kurtka, która jest do minus 40 stopni, ma 9000 mm odporności na wodę, czyli bardzo dużo, czyli na islandzkie warunki nie powinno się w niej zmoknąć. Do tego w środku ma naturalne pierze z gęsi i też na kapturze jest naturalny lis srebrny. I ja wiem, że są przeciwnicy i zwolennicy tych wszystkich sztucznych i naturalnych i zaraz będzie bitwa, wojna i w ogóle cokolwiek, ale teraz ja wam coś powiem. Ja mam, jak widzicie, kurtkę sztuczną, ponieważ właśnie ja też nie jestem za zabijaniem zwierząt, ale co się okazało, jest mi w niej tak zimno, że postanowiłam kupić kurtkę z naturalnym puchem. A odnośnie lisa białego możecie na stronie 66 North wyczytać, iż to są bardzo humanitarne warunki zabijania tych lisów na to futro. I powiem wam, że mieszkając na Islandii, mierząc się z islandzką pogodą
Ja Wam powiem, że dla mnie jest to oczywiste, że ja muszę się ciepło ubrać. I tutaj nie ma zlituj się. Tutaj trzeba się naprawdę ciepło ubrać. I macie na przykład wszystkich te plemiona Inuitów i tak dalej, którzy żyją gdzieś na Alasce daleko, Grenlandia, nawet Syberia. Oni nie idą do sklepu po sztuczne futerko, bo jest ekologiczne, bo jest ładne. Oni idą, zabijają tego zwierza i niestety no, sami wszystko szyją, preperują, ponieważ to jest najcieplejsze. I ja Wam powiem, że jeszcze mam problem z butami. Nie wiem, gdzie na Islandii, w ogóle czy na Islandii można kupić super ciepłe, super buty. Znalazłam buty w jednym sklepie w Norwegii. Buty z foki, z futra foki, ale no niestety nie odpisano mi i druga rzecz jest taka, że ja się boję kupić, gdyż ja się boję, że but będzie albo za szeroki, albo za duży, albo za mały. To jest jednak wysyłka, ale fajne takie buty, bardzo ciepłe. Ja niestety marznę i mam taki, a nie inny problem, że w moich troperach, tak jak nawet teraz jest plus 4 i w momencie, kiedy się nie idzie, bo to są buty do chodzenia, one są kolosalnie zimne. One po prostu są przeszywająco zimne. Ale jak się w nich idzie i temperatura jest za ciepło, plus 10-15, Wam powiem, że w nich jest masakrycznie gorąco. Także to są takie buty, tak jak teraz, żeby iść. I my jeżdżąc z moim bratem po Islandii w zimę, jednak nie idziemy na spacer i Wam powiem, ja ostatnio tak zmarzłam, że ja się bałam, że ja się po prostu rozchoruję. Przyjechałam tak zmarznięta, ta kurtka mnie w ogóle nie ugrzała. Jedyne, co mnie uratowało? Islandzki sweter. To mnie uratowało i Wam powiem, dzięki Bogu, że umiem sobie ten sweter zrobić, bo mam już teraz ich dość dużo. Tu cały czas właśnie w tym teraz chodzę z pomarańczowym i powiem Wam tyle, że założyłam dwie kurtki, myślałam, że będzie mi super ciepło, obie sztuczne i ja bardzo zmarzłam, widać to zresztą na filmiku, ja mówiłam Wam, wyglądałam jak niedźwiedź polarny, mnie prawie nie było widać, po prostu tak się ciepło, wydawało mi się, że się ciepło ubrałam. Także ja Wam powiem też, kupując tą kurtkę, ja nie sądzę, że ja w przyszłym roku, czy za 2 lata, nawet za 3 lata będę szukać nową kurtkę. Jest to kurtka tak zwana na całe życie. Ciekawostką jest też to, że dzisiaj co trzecia Islandka praktycznie chodzi w tej kurtce, bo ta kurtka się tu sprawdziła i ona się nazywa Jokla, także możecie sobie zobaczyć. I tak, ja jestem jak najbardziej właśnie za tą kurtką, wiem, że jest mi ona potrzebna. I co jeszcze Wam powiem, Jokla ma 13 bodajże kieszeni, sama w sobie ma wszytych 13 kieszeni, także bardzo dużo tych kieszeni jest, po to tylko, żebym, że tu patrzeć, bo zawsze ktoś na hulajnodze czy na rowerze można wyskoczyć, po to tylko te kieszenie są, żeby żadnych plecaków, wszystkiego nie brać, torebek, torebeczek. Właśnie taki hala, piękna Dziunia wyszła w lakiereczkach sobie na góreczkę i ona zdziwiona, bo jej zimno w dupeczkę. I słuchajcie, tak, po prostu kurtki są po to, że wszystko wkłada się w kieszenie, nie kurtki. Wszystko wkłada się do kieszeni, nie bierze się ze sobą za dużo rzeczy, ponieważ idziemy na przykład na ekstremalne warunki. Zobaczcie, jaki fajny samochodzik, już go widzę bardzo często, ten ktoś gdzieś koło mnie mieszka. Fajna króweczka. Często widzę, jak tutaj przejeżdża z okna, widzę ten samochód. Tak, więc idę do sklepu. Kupię sobie to, co zawsze, czyli bananki. Bardzo lubię bananki. Jutro być może pojedziemy z moim bratem też gdzieś sobie przejechać, więc bananki się przydadzą. Dobre witaminki, potas. A mam tiki wokół. Chyba za dużo kawy piłam, słuchajcie, i prawe oko mi co chwilę robi tiki, no, także idę. Super energia z tego słoneczka, które odbija się od szyby.
Tak, jest po prostu wspaniale, że już ta energia jest. Wam powiem, że dzisiaj jak siedziałam sobie rano, robiłam jeszcze sweterek, bo miałam otwarte okno i czuć było taką wiosnę w powietrzu. No, co prawda do wiosny to jeszcze daleko. A co ciekawe, to w ogóle nie ma śniegu w Reykjaviku. Jest to dziwne i zastanawiam się, co się stało, że w tej chwili jeszcze nie ma śniegu. Po prostu to jest jakiś ewenement. Ja pamiętam, tutaj już we wrześniu potrafił śnieg się pokazać. No, w Reykjaviku czasami w październiku, no ale zobaczcie, tam będzie zaraz widać, jak będziemy przejeżdżać. Stoją gęsi, jedzą sobie obiadek. Tak, w październiku, gdzieś w listopadzie śnieg już był w Reykjaviku i trzymało to, wam powiem, tak w sumie przez całą zimę. On gdzieś się pojawiał, potem znikał, przychodziła odwilż, wiadomo, w styczniu, grudzień, styczeń, jak golsztromy były, zupełnie inaczej to wyglądało, a jednak, słuchajcie, to mamy luty. Wiatrów nie ma, wiatry będą pewnie gdzieś teraz luty, marzec, może kwiecień. Czasami były takie wiatry, że aż można było bać się lecąc samolotem i ja pamiętam nie całkiem dawno, za 2 lata temu, ktoś leciał tym samolotem właśnie w taki straszny sztorm i po wylądowaniu ta osoba powiedziała, że chciała w samolocie po prostu zadzwonić, że oni już nie wylądują, że to już jest koniec. Chciała się pożegnać. Słuchajcie, jak się leci nad Islandią, tak, są sztormy. Ja też czasami leciałam i na to główne lotnisko tutaj. Zdarzyło się tak, że na przykład ze Stanów lecąc, wiatr był taki, że pilot dwukrotnie podchodził do lądowania. Pamiętam też taki lot, nie zapomnę go, gdzie 13 w piątek lecieliśmy z Anglii i był straszny w ogóle wiatr u góry, bo z Anglii leci się chyba 2 godziny 50 do Islandii z Londynu. No to wam powiem, że po 50 bodajże minutach pilot kazała, podkreślam, kazała zapiąć pasy. I 2 godziny bite, tu aż wylądowaliśmy na Islandii, też w turbulencji, lecieliśmy w pasach, gdyż były takie turbulencje. Wiecie, co było najgorsze? Nie to, że były turbulencje. Najgorsze było to, że ja miałam świadomość, nie dość, że jest 13 w piątek, a ja jakoś tak zawsze mam jakiegoś dziwnego pecha w taki dzień 13, to jeszcze pilotem były 2 kobiety. Były właśnie tam 2 zawsze są osoby i obydwie były kobietami. I powiem wam, nie jestem ani feministką, ani nic, ale ja wtedy się przestraszyłam. Jakoś tak bardziej zawsze mi się wydawało, że facet pilotem jakiś taki bardziej konkretny będzie, chociaż wiem, że to nie do końca tak jest, bo dziś mamy pilotami, nie pilotami, tylko maszynistami. Są również kobiety, także to też jest dziwne, bo to się zaczęło zmieniać. Maszynistą pociągu stała się też już kobieta dzisiaj, wpuszczona została. Ale chcę wam powiedzieć, że to był straszny lot, jak ja miałam świadomość, że 2 kobiety 13 w piątek. Ja się tak cieszyłam, że ja wylądowałam, że nawet nie wiecie. No, no ale teraz sobie możemy pogadać o lataniu, gdyż jest tak, a nie inaczej. I ja nie sądzę, że ja w tym roku dolecę do Polski z tego całego zamieszania. W zeszłym nie doleciałam, bo było zamieszanie. W tym roku jest zamieszanie i tak szczerze mówiąc, to musi trochę ochłonąć, bo to nie jest za fajnie, jest, no nie jest fajnie, ale pozytywnie jest tak, że mieliśmy dzień, w którym na Islandii nie odnotowano żadnego przypadku. Jest bardzo mało tych przypadków, dosłownie pojedyncze sztuki są. Jeżeli już są, to te osoby od razu na kwarantannę idą i są odizolowane. Jedynie co wam powiem, to właśnie tutaj my Polacy przywieźliśmy dość dużo tej korony, ja myślę, dlatego że dużo właśnie osób z Polski zostało zidentyfikowane z wirusem, przyjeżdżając do Islandii.
Co te osoby dalej robiły, też nie wiadomo, ale wam powiem, już nie mówię o Polakach tutaj, jako my Polacy, naród, który musi łamać przepisy i na wszystko znajdzie odpowiedź, ale były takie sytuacje, że po prostu przyjeżdżali turyści i 5 dni nie siedzieli na tej kwarantannie i no jakby nie było, to łazili po mieście i wiecie, no mimo wszystko tego łażenia jednak tu jest spokojnie. Bary, restauracje, to wszystko chyba jest pootwierane. Jeszcze raz tu muszę wjechać i tak ogólnie to jakoś tak, widzicie jakie słońce jest. Ogólnie jest bardzo spokojnie, jeżeli chodzi o tą paranoję całą. No może i to nazywam paranoję, bo to na pewno jest, ale to też ja myślę, uważam osobiście jest troszeczkę nakręcone, ponieważ koronawirusy są z nami od wielu lat, cały czas są i też moje zdanie jest takie na temat, że osoby, które są całkowicie zdrowe, raczej nic tam się nie działo. Także no nie wiem, po prostu ja chyba nie mam nawet swojego zdania, jeżeli chodzi o to, bo z jednej strony tak, faktycznie to jest, a z drugiej strony no nie widać jakichś takich strasznych, sensacyjnych, potwornych rzeczy, nie wiem, po prostu może lepiej się nie wypowiadać na ten temat, nie wiem. Także to już niech każdy sobie tam sam na swój sposób, na swój tok myślenia po prostu odpowie i myślę, to będzie najkorzystniej, najlepiej, nie wchodząc w takie dyskusje, no ale możecie napisać, jak jest u was i jaka jest sytuacja ogólnie, bo domyślam się, że właśnie nie wszędzie jest fajnie. Znowu tutaj jadę i wiecie co, znalazłam fajny parking i nie wpadłam na to wcześniej, po drugiej stronie zaparkować. Ja już jak Islandczycy prawie samochodem do sklepu bym wjechała, jeśli będzie taka opcja. Patrz, żeby mnie nie rozjechali. Słońce tak świeci, wam powiem, po prostu nie widać nic. Jak się jedzie, jest strasznie. No dobrze, słuchajcie, film jest dość długi, ja będę kończyć, idę pozałatwiam co muszę, jeszcze do bonusa muszę wjechać po jedną rzecz, mimo że przed chwilą byłam, nie, w Krunanie byłam, do bonusa, bo to w bonusie mają, będę sobie robić koktajl do picia, ponieważ już mi nic nie smakuje, tu nie mam apetytu, straciłam apetyt, cały czas jest to samo, te warzywa tutaj są takie jak ze starej torby wyjęte, pogniłe, żółte, brzydkie, nawet moją sałatę, którą zamawiałam, przestałam ją zamawiać, bo widać było, że albo dużo nawozu dali, albo światło za blisko stało, miały dziwne kolory, a ja już jako stary ogrodnik widzę, że tam coś było nie tak, także po prostu nie będę tego zamawiać i bynajmniej nie teraz. I tak chodzę po sklepach i patrzę, co można by zjeść i wam powiem. Robię kombucze, o właśnie, kombucze, bardzo dobre, bardzo smaczne, napiszcie mi, czy pijecie kombucze. No dobrze, subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek, tradycyjnie, standardowo, ja tu jestem, Wenus, komentarze na dole pod filmem, pozdrawiam was serdecznie, miłego dnia, trzymajcie się, cześć!